co będzie w przyszłości. Albo po prostu tak mi się wydaje, co będzie w tej przyszłości. No bo wiecie, jak z tym przewidywaniem bywa, seria filmów Powrót do przyszłości najlepiej nam to pokazuje. Ale są takie wynalazki, nad którymi pracujemy już dziś, a które za kilkanaście lat mogą sprawić, że nasz świat się zmieni. Ja jestem Bartek Grzankowski i w tym materiale poszukamy właśnie takich jaskółek. Przyszłość może sprawić, że świat będzie bardziej otwarty, bardziej dostępny i to między innymi dla osób niepełnosprawnych, o których niestety czasem jednak w takich zestawieniach trochę się zapomina. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogą się tutaj zmienić, to już dziś mamy na przykład aparaty słuchowe typu smart. Co to oznacza? Chociażby to, że możemy monitorować na przykład swoją kondycję albo nasze tętno. Ale te aparaty słuchowe to dla mnie jednak bardziej taka przystawka. Daniem głównym, jednym z dań głównych, o może tak, są zautomatyzowane protezy chociażby nóg czy też rąk, bo jeżeli teraz mówimy o tym, że dodajemy do takich rozwiązań sztuczną inteligencję, to dostajemy w efekcie takie protezy, które z czasem stają się jeszcze lepsze, które pomagają nam z czasem lepiej funkcjonować. Docelowo myślę, kierunek jest taki, że będą to także elementy, które będą się znajdować w środku naszego ciała. W sensie, wiecie, już nie tylko mówię o po prostu protezach jakichś naszych części ciała, jak noga, ręka, no ale konkretnych narządów. Wiem, pojawiają się pytania, czy tak być powinno, czy tutaj jakieś kwestie moralne. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy coś takiego wrzucilibyście sobie do ciała, bo ja mam znak zapytania, musiałbym nad tym ostro pokminić. Inna, choć pokrewna kwestia to ile naszego życia będzie się działo w rzeczywistości wirtualnej, ile w rzeczywistości rozszerzonej, a ile tak naprawdę w realu. Okej, z jednej strony mamy już teraz gogle, chociażby właśnie do VR-u, no ale na ten moment, przynajmniej dla mnie, te gogle napotykają na trzy zagadnienia. Po pierwsze, zdecydowanie, jeżeli chcą oferować naprawdę fajny poziom, no to są one drogie. Po drugie, nie oferują tego efektu na długo, no jednak bateria ma swój ograniczony, bardzo ograniczony w tym przypadku zazwyczaj czas działania. Im bardziej wydajne rzeczy, im bardziej zaawansowane, tym na mniej to zazwyczaj nam wystarcza. No a trzecia kwestia, dla mnie osobiście nie daje to tego pełnego efektu zanurzenia, gdzie wręcz mamy moment, w którym ciężko nam stwierdzić, czy to jeszcze jest rzeczywistość, czy to już jest część tej rzeczywistości rozszerzonej, czy też część rzeczywistości wirtualnej. Być może jakąś nadzieją dla tej technologii jest to, co nam ostatnio zaprezentował Apple, czyli te gogle do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Ja osobiście nie daję temu wiary, no bo dla mnie to jest jednak bardziej takie skrzyżowanie sprzętu do nurkowania z gangsterską kietą. No, bez sensu totalnie to wygląda, raczej poszło w takie wizualne sprawy, a nie w jakąś rewolucję, która może odmienić moje życie, choć być może nie mam w tym racji, zobaczymy pewnie za parę, może paręnaście lat. Obecnie na świecie żyje ponad 8 miliardów ludzi. No ciężko jest, już kilka lat temu ciężko było tych wszystkich mieszkańców wyżywić. Myślę, że teraz nie jest lepiej, a nawet wręcz troszeczkę gorzej. Natomiast oczywiście jedna kwestia, że to są problemy pod kątem transportu, zaopatrzenia i tak dalej. Jak to wszystko przewieźć, żeby każdego nakarmić i tak, żeby to było też w sposób sprawiedliwy i dobrze rozdysponowane. A z drugiej strony jest kwestia tego, że mamy produkcję, która być może mogłaby być bardziej efektywna, ale też mogłaby być bardziej zrównoważona. Przykład. Krewetki. Krewetki, żeby złowić, musimy mieć statek, wysłać go w morze, wróci ten statek z połowem, zniszczy przy okazji sporo innych morskich stworzeń. No jak mamy te krewetki, no to jeszcze trzeba je wysłać do miejsca, w którym będą sprzedawane, no a to nie oszukujmy się, spora przestrzeń często, bo krewetki nie są dostępne wszędzie, wszem i wobec. Ale być może będzie to możliwe, być może nasze krewetki będziemy mogli znaleźć w piwnicy. Jak to się dzieje? Otóż teraz są takie testowe rozwiązania, jak chociażby kontenery, w których można pełnoprawnie prowadzić hodowlę krewetek, tak? No i kiedy mamy takie krewetki, to sobie po prostu schodzimy właśnie do piwnicy, do kontenera, te krewetki gdzieś tam są na obiad, wyciągamy i ciach, gotowe, tak? Jeśli to rozwiązanie trafi do masowej produkcji, to dla mnie jest tutaj potencjał do konkurencji chociażby z producentami mięsa takiego tradycyjnego, tak? Czyli mamy krowy, świnie i tak dalej. No a z drugiej strony mamy ten cały sektor, który jeszcze także rośnie, także który miał być
alternatywą dla takiej tradycyjnej produkcji, czyli no, próba wyhodowania wręcz tego mięsa w warunkach laboratoryjnych. No i być może właśnie między tym wszystkim pojawią się te nasze krewetki lub też inne owoce morza, które idą za sukcesem tego całego pomysłu kontenerowego. Choć być może jest jeszcze w tym wszystkim trzecia droga, wiecie, no słynne robaki. Nie wiem, czy wy mieliście już tę przyjemność. Mi w dzieciństwie się zdarzyło w piaskownicy raz czy dwa. Mam mgliste wspomnienia, więc ciężko do tego wracać, ale jakaś taka myśl z tyłu jest, że może jednak do tego wrócić, może spróbować jakiegoś takiego robaczka sobie przekąsić. Nie wiem, może jest to kwestia tego, że wyprano mi mózg jakąś bajką. Nie wiem, przychodzi wam na myśl jakaś bajka? Smakuje jak kurczak. Glut i to pożywny. W każdym razie, dajcie znać w komentarzach, czy wy byście przekąsili takiego robaczka i co o tym w ogóle myślicie. Ale jeśli jesteśmy przy jedzeniu, no to warto też wspomnieć, że nie sama kwestia produkcji, nie tylko logistyka, ale też przygotowanie tego całego jedzenia, jeśli chcemy gdzieś pójść na miasto. Szczególnie myślę, fast foody to jest coś, gdzie próbują się różne firmy doskonalić w tym, żeby ten czas był jeszcze krótszy, jeszcze lepszy. No i oczywiście możemy tu dawać różne przykłady zastosowania robotów, bo raz, że to są roboty, które występują nie tylko w fast foodach, czyli te, które podają nam jedzenie, ale też takie są roboty, które już w tym momencie mogą nam przygotować frytki. Jeśli będziecie w Warszawie, poszukajcie na przykład takiego punktu, w którym robot przygotuje dla Was kawę. To można znaleźć w okolicach Dworca Centralnego. W czasach rosnącej temperatury, za którą, no nie oszukujmy się, w zdecydowanej mierze odpowiada globalna emisja tych gazów cieplarnianych, szukamy jakichś różnych opcji na to, żeby energię wytwarzać w inny sposób. A co, gdybyśmy do tego całego przedsięwzięcia zaprzęgnęli cały ocean, a czemu by nie, miejmy rozmach, tak? Jak najbardziej można to zrobić i działa to tak naprawdę już w tym momencie, jeśli chodzi o takie generatory energii działające na bazie wody właśnie w oceanach, ponieważ wykorzystują one fale, które są, no niekoniecznie właśnie, nawet jak Dawid Podsiadło śpiewa, że nie ma fal, no to w tym momencie możemy działać na tej wodzie, która no, często potrafi być właśnie pod powierzchnią w nieustannym ruchu niemalże czasami. W takim razie, jeśli mamy taką wodę, która w zasadzie cały czas gdzieś tam w okolicach się rusza, no to możemy te fale wykorzystać do tego, żeby tę energię produkować, no i tak naprawdę mieć nieskończone zasoby energii. Jestem ciekaw, czy to rzeczywiście tak łatwo będzie przygotować. Jakimś problemem pewnie będzie kwestia tego, jak ten prąd dostarczyć już z tego miejsca, no ale jest to pewnie jakaś taka iskra, która może być ciekawa pod kątem przyszłości właśnie. Jako młody tata notorycznie ścieram się z moimi dziećmi pod kątem lekcji: proszę, nie marnujcie wody. I wychodzi to czasem lepiej, czasem gorzej, ale być może pomoże mi z tym technologia, choć może nie do końca tak, jakbyśmy się w pierwszej chwili spodziewali. Dlatego, że w tym momencie powstają takie rozwiązania, które pomogą nam przefiltrować te wszystkie ścieki, które wyprodukowaliśmy i odzyskać z nich w zasadzie prawie całą wodę i wykorzystać ją ponownie oczywiście. Dodatkowo jest też szansa, że w trakcie całego tego procesu będzie mogła powstawać energia i tę energię na przykład będziemy mogli wykorzystać do wstępnego ogrzania tej wody. Zmianom może ulegać także higiena naszych mieszkańców, w tym także tych zwierzęcych. Wyobraźcie sobie na przykład taką kuwetę, która się samoczyści tak naprawdę, a do obsługi potrzebujemy wyłącznie aplikacji w naszym smartfonie. To jest do zakupu wręcz już w tym momencie, ale myślę, że docelowo czeka nas tak naprawdę to, że będziemy mieli nawet wręcz całe pomieszczenie z rozszerzoną rzeczywistością, może z wirtualną rzeczywistością, może będziemy mieli jedno albo drugie do wyboru. Tak czy siak będzie to pomieszczenie, gdzie zacznie nam padać za oknem burza z piorunami, a my spokojnie będziemy mogli przejść się z naszym psiakiem na spacer, bo akurat będzie miał jakąś pilną potrzebę i nie będzie nam straszny żadny deszcz ani inne warunki pogodowe, bo po prostu będziemy mogli sobie tam pójść. No i to, co tam zobaczymy, to, co zobaczy nasze zwierzę, odda nam wręcz warunki spaceru.
wszystko na prąd? Nikola Tesla byłby dumny. Możliwości jest naprawdę sporo. Między innymi chociażby na testach jest już taki samolot, który jest w stanie przetransportować kilka osób. Za 2 lata ma być w powietrzu już większy model. Co prawda tam trochę jednak jest zmiana, bo to będzie silnik hybrydowy. Natomiast z 4 silników aż 2 będą właśnie elektryczne. Pozostałe 2 będą na ten moment jeszcze silnikami dieslowskimi. No, ale zobaczymy, co też ten projekt w dalszej przyszłości nam przyniesie. Ale jeżeli chodzi o prąd, to nie jest tylko temat gdzieś w chmurach. Możemy zejść na ziemię, nawet możemy odrobinkę wejść do wody, dlatego że są między innymi deski surfingowe, na których możemy zasuwać po falach albo i nawet bez fal z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Dalej idąc w dużo większe rozmiary, jest już pełnowymiarowy holownik, który po prostu pływa sobie w Nowej Zelandii, pomaga w porcie Auckland. I tam, jeśli chodzi o możliwości jego uciągu, to jest do 70 ton. Czyli porównywalnie z holownikami najsilniejszymi, właśnie tamtejszymi z tamtej okolicy, które działają na silniku diesla. Potrzebujemy kontenerowca na prąd jak najbardziej, także już taki okaz można znaleźć. Kwestią jest tylko to, czy te modele będą właśnie takie powszechne, czy to rozwiązanie stanie się wszem i wobec popularne, czy będzie odpowiednie w produkcji. Wszyscy na to pewnie gdzieś tam spoglądamy bardziej lub mniej chętnie. Ja jednak dopinguję i trzymam kciuki, bo jest to ciekawa propozycja. Są tacy, którzy twierdzą, że globalne ocieplenie, to nie ma co się przejmować, czy niby człowiek ma wpływ na klimat, to tylko takie bzdury, brednie, ktoś tam kłamstw naopowiadał, a nawet jak tam jest to prawda, no to po prostu z grażynką będziemy mieli cieplejsze lato nad Bałtykiem w końcu. No, bywa różnie, bo oczywiście pogoda tanie klimat, no ale to osobna kwestia. Natomiast są też tacy, którzy próbują coś z tymi różnymi problemami zrobić i chociażby w Los Angeles naukowcy pracują nad taką powierzchnią, która pozwoli rozwiązać, może nie rozwiązać, ale zmniejszyć chociaż trochę problem powstawania miejskich wysp ciepła. Natomiast takim prawdziwym gryzmieniaczem, moglibyśmy powiedzieć, moim zdaniem, byłaby taka technologia, która pozwoliłaby nam odciągać dwutlenek węgla z atmosfery, oczywiście przy odpowiednim, dobrym bilansie, jeśli chodzi właśnie o CO2, czyli no, jeżeli nawet by było wykorzystywane jakieś rzeczy pod kątem energii i tego dwutlenku węgla, który byłby produkowany, no to całościowo bilans byłby na minus, tak? Na ten moment to jest bardzo trudny chleb do ugryzienia, to nie jest bułka z masłem, to jest, jeżeli chodzi o nasze możliwości, no to są dużo, dużo, dużo daleko od tego, jakie są nasze potrzeby. I wiecie, to nie może być tak, że teraz zrzucimy sobie wszystko na karb technologii, niech to się wszystko martwi i robi za nas, bo to bardzo dużo zależy właśnie także od naszych decyzji. W tym momencie przede wszystkim zależy od naszych decyzji, ale to jest osobny temat. Nie możemy jednak zapomnieć o korzyściach, jakie może nam dać popularyzacja właśnie takich rozwiązań odciągania CO2 z atmosfery. To chociażby pozyskiwanie składników węglowodorowych do paliw, do tworzyw sztucznych, a nawet wręcz, jeśli mówimy o samym węglu, no to finałem tego wszystkiego może być diament, bo bądź co bądź, to jest w końcu jednak czysty węgiel. Jestem ciekaw, co Wy myślicie o tych różnych propozycjach, jakie Wy macie pomysły na to, co moglibyśmy zmienić, jakie są przed nami wyzwania i jakimi narzędziami moglibyśmy to zrobić. Dajcie o tym znać w komentarzach, a my widzimy się już w nieodległej przyszłości. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!